Dzień dobry Państwu. Tomasz Szwejer na kanale Jana Pińskiego. Szanowni Państwo, chciałbym Państwu powiedzieć o wydarzeniach, które miały miejsce ostatnio. Znaczy, dowiedzieliśmy się ostatnio o tych wydarzeniach. I w zasadzie w każdym państwie to minister obrony powinien podać się do dymisji i powinni się znaleźć ludzie winni tak poważnych niedopełnienia, tak poważnego niedopełnienia obowiązków. Bo tutaj z tym mamy do czynienia. Mówię o wypadku, że przez teren Polski leciała rakieta. Później ta rakieta gdzieś wylądowała i nie potrafiono jej znaleźć, a nawet już później nie szukano. I mówię o skandalu, że bardzo drogi dron zginął naszej policji. I szanowni Państwo, dlaczego tak się dzieje i jak to jest? Między innymi dzieje się dlatego, ponieważ jest olbrzymi eksodus ze służb mundurowych, z wojska. Odchodzą fachowcy, odchodzą specjaliści. Błaszczak razem z Kaczyńskim i z Morawieckim opowiadają drdy małe, że polska armia będzie liczyła 350 tysięcy żołnierzy. Ja już Państwu tutaj na tym kanale tłumaczyłem, jak odbywa się ta rekrutacja. To jest jakaś naprawdę żenada. I teraz pokażę Państwu na tych dokładnych wypowiedziach i przykładach, z czym mamy do czynienia. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Widzicie Państwo, jaką rolę na Ukrainie odgrywa obrona przeciwlotnicza. Jak ważne są drony, jak groźne są drony, jak groźne są rakiety. I słuchajcie Państwo. Minister Błaszczak na początku tego roku napisał takiego tweeta po tym, gdzie między innymi my mówiliśmy, że jest taka olbrzymia fala odejść ludzi z wojska. Mariusz Błaszczak na Twitterze. To tyle na temat rzekomego eksodusu żołnierzy. Wojsko polskie rośnie w siłę. Mamy coraz więcej żołnierzy, którzy dysponują najnowocześniejszym sprzętem. To jest bardzo ważne. Odtwarzamy jednostki i tworzymy nowe. Tylko w tym roku w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej przygotowaliśmy, słuchajcie, przygotowaliśmy 25 tysięcy miejsc. Przygotowaliśmy, to jest niezwykle ważne słowo. I teraz słuchajcie Państwo, posłuchajcie o tym, jak wyglądają te wyjaśnienia tego skandalu z tą rakietą pod Bydgoszczą. Fakt 8 maja. Rakieta pod Bydgoszczą. W Wojsku Polskim szukają winnych. Kto odpowiada za to, że nagle przestaną szukać szczątków rosyjskiej rakiety, która wleciała w naszą przestrzeń powietrzną? Według informacji faktu, wojskowi śledczy szukają winnych tego zaniechania. Doświadczeni dowódcy, z którymi rozmawialiśmy, przyznają, że to wojsko powinno odnaleźć szczątki obiektu, który wleciał w naszą przestrzeń powietrzną. W Wojsku Polskim skończyła się sielanka. Śledczy wojskowi szukają nie tylko odpowiedzi na to, kto i dlaczego wystrzelił rakietę, która spadła pod Bydgoszczą. Według naszych ustaleń równocześnie od kilku tygodni trwa postępowanie, które ma wskazać winnych zaniechania w sprawie rakiety, którą odnaleziono koło Bydgoszczy. Dlaczego piloci nie odnaleźli rakiety? Kiedy w jednostce dyżurnej rakieta pokazała się na radarach, poderwano parę dyżurnych, ale piloci nie odnaleźli obiektu. Chwilę po tym rakieta zniknęła z ekranów i sprawa została, jakby to powiedzieć, wygaszona. Po prostu zamienili to pod dywan, czyli wiedzieli, że ta rakieta była nad Polską. Dodaję też, że śledczy badają, kto nie wydał rozkazu, kto zaniechał czynności szukania tego, co wleciało w naszą przestrzeń powietrzną. Bo w takim wypadku szuka się do skutku. Rakieta leciała na bardzo niskim pułapie, co utrudniało jej dokładne śledzenie. Przeleciała przez połowę naszego kraju i wylądowała w lesie, a znalazł ją turysta. Mnie jako oficerowi i żołnierzowi jest wstyd. Ta sprawa to zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i to jest dla mnie i większości oficerów Sztabu Generalnego rzecz niepokojąca, mówi rozgoryczony wysoki oficer ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Słowa naszego informatora o tym, że poszukiwania powinny odbywać się do skutku, potwierdzają wszyscy wojskowi dowódcy, szanowni państwo, no przecież to każdy z nas rozumie, no ja, po prostu wleciała sobie. I oni, wynika z tego, że
zamienić sprawę pod dywan. Ciekawy jestem, czy powiedzieli premierowi, czy nie powiedzieli premierowi, powiedzieli prezydentowi, czy po prostu nic nie powiedzieli o tym, że ta rakieta im zginęła i nie szukali. To jest niebywałe, szanowni państwo. To jest niebywałe. Procedury są z góry ustalone i powinny być bezwzględnie przestrzegane. Myśliwce do szukania samolotu, który mógł wystrzelić rakietę, powinny zostać poderwane z łasku albo z krzesin, bo tam F-16 trzymają dyżur bojowy lub też myśliwce MiG-29 z Mińska Mazowieckiego. W zależności, kto miał w tym czasie dyżur. Dodatkowo utrzymujemy siły wojskowej Brygady Rezerwy Technicznej. Mamy zainstalowane w kraju natowskie radary dalekiego zasięgu. Wylicza generał Mieczysław Gocuł, szef sztabu generalnego w latach 2013-2017. Świetny dowód. Zaniechali szukania niedopełnienia obowiązków. Gocuł dodaje, że każda rzecz, która znajduje się w przestrzeni powietrznej, jest monitorowana i cokolwiek w nią wchodzi, jest znane żołnierzom, który tę przestrzeń obserwuje. To znaczy, że każdy środek napadu powietrznego wystrzelony spoza Polski powinien być odwzorowany na radarach i wychwycony. Są grupy naziemnego poszukiwania, utworzone i dedykowane do tego typu zadań. Jest zintegrowany system rozpoznawczy, który śledzi tego typu obiekty. Wszystkie elementy są w ręku, dodaje. Były szef sztabu przyznaje również, że zaniechanie szukania czegoś, co zostało wystrzelone w naszym kierunku, jest niedopełnieniem obowiązków służbowych. Ustawa jasno mówi, jakie kompetencje ma dowódca operacyjny w związku ze zidentyfikowaniem obiektu latającego na terenie Polski, łącznie z wydaniem komendy do zestrzelenia. Stacje radarowe i system rozpoznawczy powinien to wyłapać i na pewno obiekt został wyłapany. Jeżeli tak, to powinien być poszukiwany do skutku. Jeśli coś znika z radaru, ten moment tego zniknięcia może stanowić potencjalne miejsce upadku tego obiektu. To wszyscy rozumiecie, którzy nie jesteście specjalistami tego wszystkiego. Przekonuje i dodaje, że po trajektorii lotu można stwierdzić, gdzie pocisk upadł. Jeśli to rakieta, to ona ma swoją trajektorię. Nie jest więc problemem ustalić, gdzie ona prawdopodobnie upadła. To nie jest coś, co wypadło z kabiny szybowca. To nie była lornetka, okulary czy portfel, tylko coś, co zostało wystrzelone, przekroczyło granicę państwową i spadło na terenie Polski. Okazuje się, że to rakieta, która również może być nośnikiem broni jądrowej. Różnych, szanowni państwo, broni biologicznej. No jeżeli na przykład, nie wiem, byłaby tam broń biologiczna, mielibyśmy straszny problem. I znajduje ją przypadkowo osoba. To jest przerażające, brzmi Gocuł. W tej sytuacji stanowisko powinien stracić minister, dowódca, który odpowiada, minister i dowódca, który odpowiada za przestrzeń powietrzną. Gdybym ja był na stanowisku w momencie takiego zdarzenia, to bym poszedł do ministra i poprosił go o zakończenie mojej kadencji na stanowisku. Żołnierz się nie podaje do dymisji. Żołnierz odchodzi do służby wojskowej. Wnioskowałbym do ministra, żeby mnie zwolnił za niedopełnienie obowiązków, mówi nam generał. Panie generale, no teraz już takich oficerów jest coraz mniej. Mam nadzieję, że wróci tam honor oficerski. Mam nadzieję, że tak będzie. Generał Bieniek, poszukiwania są na dużą skalę. Również były zastępca dowódcy strategicznego NATO, Mieczysław Bieniek, uważa, że szczątki rakiety, które spadły na ziemię pod Bydgoszczą, powinny być znalezione przez wojsko. Jeśli ten obiekt wleciał w polską przestrzeń powietrzną i był śledzony w początkowej fazie, a później zniknął z radarów, to gdzieś upadł. Poszukiwania powinny być zakrojone na szeroką skalę. Żyjemy w pokoju, ale za granicą jest wojna. W pewnych momentach mamy stan kryzysu. Musimy robić wszystko, aby stan kryzysu nie przerodził się w stan wojny. Mówi generał Bieniek i stawia kilka pytań. Znaczy, świetnie, tak. Bardzo dobrze pytali. Pytanie jest takie. Czy są realizowane procedury? Widzicie państwo, co robimy, kogo uruchamiamy, kogo powiadamiamy, jak szukamy, komu meldujemy? Trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego procedury nie zadziałały i czy one w wojsku w ogóle są.
Nie, jest ustawa o szpiegach, szanowni państwo. Teraz jest ustawa o szpiegach i ta ustawa o szpiegach jest niezwykle istotna, bo się powiesi wszędzie tabliczki, żeby nie nagrywać, żeby się nie wydawało, co się dzieje naprawdę, bo to chodzi o to, żeby się nie wydawało. Znowu dadzą gdzieś, wiecie państwo, czego i będzie problem. Jak wiemy, że coś takiego miało miejsce, to należy szukać obiektu do skutku, dodaje w rozmowie z nami. Jego zdaniem wojsko powinno wyciągnąć wnioski z tego zdarzenia. Mam nadzieję, że pewne procedury wprowadzą albo ulepszą. Jest to konieczne. Proszę państwa, od grudnia. Od grudnia. Ja bym nie wskazywał winnych i nikogo nie oskarżał. Dobry człowiek. Sprawa wymaga dokładnego zbadania, mówi generał. Szanowni państwo, i mieliśmy tę sytuację, i czego się dowiadujemy dalej? Pozornie te sprawy się nie wiążą, ale posłuchajcie. Tutaj mamy taką informację. Najpierw informacja z Onetu, bo tutaj te informacje mają kolejne jak gdyby etapy, więcej szczegółów. Policja zgubiła drona. Możliwe dwie przyczyny jego zniknięcia. Na 200 tysięcy złotych został wyceniony dron, którego poszukują od piątku policjanci z Podlasia. Urządzenie zginęło podczas działań operacyjnych na Mazowszu. Nie mówię o jakichś działań operacyjnych. Mówili, że drogówka, nie mam wątpliwości. Są różne działania operacyjne, jak państwo wiecie. Nie będę już o tym mówił. O zdarzeniu poinformował portal RMF24. Policjanci z Białegostoku prowadzili działania operacyjne nieopodal Makowa Mazowieckiego. Mundurowi z Wydziału Techniki Operacyjnej Podlaskiej Komendy Wojewódzkiej korzystali z bezzałogowego statku. W pewnym momencie stracili nad nim kontrolę. Poszukiwania trwają już kilkadziesiąt godzin, informuje portal. Wedle ustaleń urządzenie nie miało wmontowanego lokalizatora. Rozumiecie państwo? Przyznam wam jeszcze raz. Urządzenie nie miało wmontowanego lokalizatora. Co sprawia, że odnalezienie drona może być utrudnione. Dodatkową przeszkodą w ustaleniu miejsca jego lokalizacji jest fakt, że maszyna zaginęła w okolicy, w której dominują lasy, a także bagna. I granica blisko, szanowni państwo, białoruska między innymi. Służby poszukujące drona rozpatrują dwie przyczyny jego zaginięcia. Uważają, że mogło dojść do awarii technicznej i operatorzy z tego powodu stracili kontakt z maszyną. Nie wykluczają także drugiego powodu zaginięcia. Twierdzą, że dron został przejęty za pomocą systemu zwalczającego bezzałogowce. Widzicie państwo. Tutaj jeszcze przyznam państwu jedną informację, bo tutaj są jeszcze inne rzeczy, które są niezwykle ważne. Policjanci, fakt z piątku. Policjanci podlascy 5 maja, od 5 maja szukają bardzo drogiego drona, na którym stracili kontrolę, po też działań operacyjnych w okolicy Makowa Mazowieckiego. Spadł w terenie niezamieszkałym. Poinformował w niedzielę rzecznik podlaskiej policji podinspektor Tomasz Krupa. Na razie nie są znane przyczyny utraty łączności z urządzeniem. O sprawie poszukiwanego policyjnego drona, z którym utracono łączność, poinformowano w niedzielę jako pierwsze radio RMF FM. Z ustaleń wynika, że białostoccy policjanci prowadzili działania w okolicach Makowa Mazowieckiego i wykorzystywali drona obserwacyjnego. W pewnym momencie kontakt z maszyną się urwał. Rzecznik podlaskiej policji poinformował, że urządzenie miało lokalizatora i spadło na teren, na obszarze zalesionym. Przez nikogo nie zamieszkały. Oczywiście wszystkie instytucje, posłuchajcie, to jest najważniejsze, szanowni państwo. Oczywiście wszystkie instytucje dotyczące kontroli ruchu lotniczego, gdzie zgłasza się starych dronów i ich używanie, one zostały natychmiast po tym incydencie powiadomione, zapewnił Krupa. Dron zginął i szukamy. Każdego dnia prowadzone są działania poszukiwawcze, powiedział rzecznik. W niedzielę zakończyły się one przed godziną 18. Podinspektor Krupa, pytany o przyczyny utraty łączności z urządzeniem, podkreślił, że będzie można o nich mówić dopiero po jego odnalezieniu. Się odnajdzie. Poinformował też, że poszukiwany dron jest wart około 200 tysięcy złotych. Ja dodam jeszcze państwu, że
Jeżeli ktoś przejął tego drona, to w tym dronie są różne rzeczy. Są karty pamięci, są częstotliwości policyjne. Ktoś może mieć naprawdę bardzo dużo informacji, w jaki sposób zrobić coś złego w naszej przestrzeni powietrznej. Wiecie Państwo, co drony potrafią robić. I pomyślcie Państwo, że jak to możliwe, żeby taki policyjny dron nie był wyposażony w lokalizator? Przecież każdy rozumie, że mógł nastąpić wypadek, chociaż tutaj Państwu to się raczej nie zdarza, że taki dron straciłby kontakt z tym pilotem, który go steruje, nim steruje, czy operatorem. Szanowni Państwo, czy rozumiecie, że puszczają drony bez lokalizacji? Ja mam tylko pytanie, czy w państwie PiS-u ktoś jest odpowiedzialny? Czy nasza przestrzeń powietrzna jest kontrolowana? Czy jest to system zintegrowany? Czy ci ludzie sobie przekazują wzajemnie informacje? No bo jednak zobaczcie Państwo, w przypadku tej rakiety, o której ja mówię wcześniej, to w iluś miejscach trzeba było, mówiąc po prostu, mówiąc brzydko, zatrzeć ślady, prawda? No bo chyba w iluś miejscach było wiadomo, że rakieta wleciała na teren Polski. W tej chwili wiadomo, że dron się zerwał. I teraz znowu nie można znaleźć, bo co, bo gdzieś spadł nad lasem czy bagnami. Ale ktoś mądrzejszy i komu jeszcze nie zamknięto ust powiedział, że jest niemożliwe, że został ten dron przejęty. Informowaliśmy z Jankiem, mówiliśmy o tym, żartowaliśmy sobie, bo używali przeciwko nam dronów, używali dronów w przypadku jeszcze majora Boru, pana Tereli. Szanowni Państwo, i tutaj zgłaszaliśmy, że istnieje możliwość taka, że ktoś im te drony będzie przejmował. To była taka nowinka, której używało już kiedyś CBA, nawet w operacji przeciwko Andrzejowi Leperowi. Szanowni Państwo, jak widzicie, szczególnie w czasach wojny, która dzieje się za granicami naszego kraju, ta nasza przestrzeń powietrzna powinna być szczególnie obserwowana. Jeżeli są możliwe takie rzeczy, to pomyślcie, jak my jesteśmy zabezpieczeni i czy nie wpłynęło na to, ta polityka prowadzona przez Błaszczaka, że z wojska odchodzi tylu doświadczonych żołnierzy. Oni twierdzą, że armia będzie 350-tysięczna i mówi, że chcą przyjąć 25 tysięcy w tym roku. Przecież ci ludzie mają obsługiwać bardzo skomplikowany sprzęt, te zakupy za miliardy dolarów, które poczynili, a nie tylko biegać z grotem na ćwiczeniach, bo w tej chwili wojsko to już jest bardzo skomplikowana technika. Szanowni Państwo, jak widzicie, pracy będzie niezwykle dużo. To jest kolejny już obszar, w którym PiS nas po prostu okłamuje i wszystko porozwala. To widać po prostu, bo to już mamy jasny przykład, że oni porozwalają, bo na zasadzie nie chronimy naszego nieba. Szanowni Państwo, chciałbym Państwu polecić historię. Tutaj świetny materiał mieliśmy. Żydowska zemsta za Holokaust. SS-manów otruto arszelinikiem, którym nasączono z racji żywnościowych. Grupa ocalałych z zagłady chciała zabić 6 milionów Niemców. Pod nosem Amerykanów żydowscy konspiratorzy otruli ponad 2000 jeńców. Oczywiście to miało być zabójstwo na olbrzymią skalę. Na szczęście się nie odbyło, bo tak robić nie wolno. Natomiast posłuchajcie też sobie Państwo, co się stało w Dachau. Bo tam została armia amerykańska razem z więźniami rozstrzelała tam nad około 400 SS-manów, o ile pamiętam, bo te rozstrzeliwania trwały cały dzień. Po prostu
żołnierze amerykańscy, którzy przyjechali, zobaczyli, co naziści robili w Dachau, już nie wytrzyma. Po prostu już nie wytrzyma. Proszę Państwa, chciałbym również Wam polecić naszą książkę Kamiński. Tutaj niezwykle ważne jest nawet w kontekście tego drona. Tutaj wypowiada się pan pułkownik Piotr Wypij, szef delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Olsztyn-Gdańsk. Kim jest Mariusz Kamiński? Jaka jest jego prawdziwa historia? To czytelnik musi sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jest opisywany człowiek, bohaterem czy atrapą. Uważam, że warto zapoznać się z książką, której powstaniu towarzyszyły różne emocje, które spowodowały być może zatrzymanie i aresztowanie jednego z autorów. Również druk książki był utrzymywany w tajemnicy, w obawie o zdrowie klakierów, koordynatora, zainteresowanych powstrzymaniem druku. Miłej lektury. Widzicie Państwo, pan pułkownik Wypij już nie jest w służbie i dużo różnych ludzi, którzy niewątpliwie odeszli z tą fachową wiedzą, tak samo jest w wojsku, tak samo jest w służbach specjalnych, to spowodował PiS, że z nimi nikt już nie chce służyć, pracować. Bo pamiętajcie Państwo, że współpraca z PiS to współudział. Już niedługo. Pamiętajcie, przyjdźcie na marsz 4 czerwca. Do widzenia Państwu.